Siemanko, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy mieć wielki test klawiatur. Klawiatura za złotu. Co ty zrobiłeś? Kurde, prawie by była test nowych telefonów, bo mi spadł prawie na podłogę. Więc słuchajcie, zaczynam od klawiatury za złotówkę, która jest warta teraz obecnie prawdopodobnie nic. Przez klawiaturę za 300 zł, do klawiatury za 1000 zł, którą mam tutaj. A mój cały sprzęt nie kosztuje 1000 zł, także idealnie się uzupełniamy. Słuchajcie, ten film będzie polegał na tym, że mam 5 wyzwań. Każda klawiatura ma swoje wyzwanie. Jeśli uda mi się wszystkie ukończyć wynikiem pozytywnym, to rozdaję wam klawiaturę, którą widzicie właśnie na ekranie. A żeby ją wygrać, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakikolwiek komentarz. I słuchajcie, co myślisz o tym, Wedo, że mogą wygrać klawiaturę, jak my wygramy challenge? No, powiem tak, wygrać klawiaturę to jest najlepsze uczucie na świecie, tak wam powiem. Tak. Tak. A, bo Wedo wygrał klawiaturę w ogóle w Poznaniu na PGA, tak, na Cougar Gaming. Tu macie fotę. Dobra, lecimy do filmu. Słuchajcie, wyzwanie numer 1 brzmi: wygraj 1 na 1 z małym streamerem Valoranta. Wedo, poszukiwanie rozpoczynamy, dawaj. Taki młodszy, polecę tu w dół troszkę. Dobra widzowie, znaleźliśmy streamera, nazywa się Staj i wygląda na takiego, który, obecnie się rozgrywa, może mi zagrozić. Piszemy: siema, chcesz zagrać 1v1? Ale jak widać, no, jest zainteresowany bardzo. Jest zainteresowany ewidentnie. Jest. Rozgrywką. Właśnie on, mi się wydaje, że on już się wczuwa w 1 na 1. Klawaturę ma fajną, taką możecie wygrać, widzowie, jak... Nie, no nawet lepszą może, nie wiem, kto wie. On chyba nie chce odpowiedzieć. Ale czy folwarno, dzień dobry, no prosto, że chcę. Jest, dobra, gramy. Człowieku, ta klawiatura jest taka, że jakbym ją przekrzywił, ja rękami, to słuchaj może. Ona połamiałbyś ją. Tak, tak, patrzcie. Ty weź na koniec, zrób tak, że ją połam, jak z nim wygrasz. Ej, zrób to będzie fajne. Ale ona nie, no szkoda mi tej klawiatury, taka biedna media. Ja myślę, że widzowie bardzo chcą, Nie, biedna, ja szanuję sprzęt. Serio? Tak, nie to co ty. Co? To nie tak, że rozwaliłem tyle klawiatur, że ja nie wiem, ja nie mogę. Ja rozwaliłem sobie. Ta klawiatura miała brać udział w filmie, ale nie działa w ogóle tak. Może podłącz i zaprezentuj jej zaraz. Zaraz zaprezentuję. Dobra, słuchaj, zasady są takie. Idziemy na mida, gramy jeden na jeden na mida. Ja mam... Sorry, trochę mi się język plącze. Kup sobie wandalka, kevlar, idziemy na mida. Ja idę od strony B. Gramy do 3 wygranych. No i pierwsza na moje konto wpada runda, pięknie, elegancko, fulwary ry. Rozgrzewka nic nie daje, jak widać, widzowie. Nie rozgrzewajcie się, idźcie na rankedy od razu, lećcie z tym. Tak jest, i jeszcze na takiej klawiaturze membranowej, takiej co w ogóle to ma te przyciski takie, jakby nie wiem co to było. Dobra, 2-0, fulwary ry. Już można iść. Jakbyś widział, na czym ja gram. Ja, na tym, takim kontrolerze od Microsoft Flight Simulator, co się lata samolotami. No, na pewno. One tap. Dobra, juhu! To spania. To tyle? A to może jakiś, kurde... Ty na odcinku, co? Będziesz na odcinku, zgadza się, będziesz na odcinku. Możesz kogoś pozdrowić szybko. No to pozdrawiam mamy, taty i rodziców. Dziękuję bardzo! Dobra, Wedo, to jak oceniamy pierwszą klawiaturę, która jest tutaj właśnie? Jak ją oceniamy? Ja myślę, ja naprawdę się nie spodziewałem, że będzie tak dobrze mi na niej szło. W sensie nie czułem żadnego ograniczenia w bubentu. Bardzo fajna klawiatura, polecam, słuchajcie, tak? Ogólnie taką klawiaturę możecie kupić na wysypisko.pl. Wystarczy, że pójdziecie na losowe wysypisko i po prostu weźmiecie ją z ziemi, tak? Tak jest. Wyzwanie numer 2 brzmi następująco: wygraj grę w Fortnite. Słuchajcie, coś innego niż Valorant. Wygraj grę w Fortnite, dokładnie na tej klawiaturze. Będziemy musieli wygrać grę w Fortnite. I czy się to uda, czy nie? Zobaczymy. Dobra, musimy wygrać na tej klawiaturze. Ta klawiatura wygląda następująco, widzowie. I jest ona Xbox, e-box. Klawiatura z e-box. Dobra, lecimy busem, chłopa. Co jest? Ale mnie wywaliło, ale fajnie. Lecimy... Ej, czemu jestem tak daleko z tyłu? Ej, to tak ma być? Nie, to jest bagamane. Lećmy tam, lećmy tam. O, no, tak. Ja też tak robię. Tu jest jakaś snajpa, jakiegoś bambusa burzę. Nie mam granata. Co ja za gówno podniosłam? On tu ma pompę, ale leży, dead. Dobra, tego dobijemy. O, jednak nie. Ja mam jakieś strzelki. 10 keba mi dały. Co jest? Nie, do rifta chodźcie. Dobra, ja lecę do riftem. Do strefki. Paliu, ty wejdziesz do rifta, czy ciężko? Ja ląduję na klawiaturze. Ja ląduję na silosie. To czego nie strzela jeszcze? No nie wiem. 28, 28, 28. To ląduję i robię PMX-a, Kamil. 20 dostało ode mnie? Jest w boksie. To mój? Ucieka! 31 biało. Ja go gonię. Ta, leci się tu. Robię mu rakieta, bum bum! Dawaj, dawaj go, rakietuj go. Rakietuję! Dostał! A! Ej, 9. Na mnie jest! Ale ja... 40 white, 19 leży.
Leże, zabijesz go? Tu masz miotłę. Nice, lewy. Pięknie wydo, nice. Wyrzuć i zjedźcie sobie. Tak, wyrzuć tą pizzę i zjemy. Kamil. Patrz co mam, Kamil. Co masz? Ej, mogę to? Bo ja bym to widzowie może tam. Yo, a daj rakiety, daj rakiety, daj rakiety. Tą pizzę tu wyrzucił ty. Daj. To nie jest mój dostawca. A, czekaj. To jest dostawca. W ścianie! Ty, co jest? Ej, kogo wystrzelić na rakiecie? Mnie. Dawaj, chodź. A to tak się da? Tu jest! Ale żeś poleciał, ty. Gdzie? U mnie. Dobra, jeszcze na wale. Dobra, dobra, wchodzę. Rakietuję go. Nic nie do... Ale jestem słaby. Bierzemy go pod pachę, czekaj, nie dobijaj. Bawimy się. Tańczymy z nim, tańczymy. Zróbcie siatkówkę. Weź go do boksa drugiego, otwórz mi tu i rakietę mu po prostu rzucisz. Rzuć w niego rakietą. Wybuchnij go. Wybuchnij. Okno życia. Masz coś do leczenia, Faziu? Nie, ja leżę. Ej, a ty jesteś bezpieczny tam, fazer? Tak. Lecę do fazera, lecę do fazera, no. Mega jesteś bezpieczny, mega fazer. Masz killing? Ej, ziomek, to jest ziomek, który jest. Ej, idę do was! Chłopaki! Jedźcie tym autem, błagam! Ja nie wiem, jak ja żyję, nie? Ja mam 20 HP! Ja nie wiem, jak ja. Ale... Ej, ja myślałem, co że ja kieruję! Dzieje? Co tu się. Ej, biało, po kewie! Dawajcie za mną, za mną, za mną! Dead! Dobra, nice! Dobra, dawaj za Vedosem, za dobity, Vedosem! Dobity, dobity, dobity! Dobra, do strefy i tak. Kurde, ej, nie tu co mi ten. Oni się tam biją, dobra, dużą potkę muszę 31, jakoś... 61, 60 kurczaczki. Ja cię po prostu podniosę. Podjeżdża, podjeżdża, miotła! Nie! Co on ma za mnie? Co on świetny? Robi? Zabuduj się, wygraj to, wygraj. Chodź do mnie. Miotła, majsterklep, nice try. GG, chłopaki, wygraj chyba. To, używaj rakietnicy, ona jest broken. Dobra. Za ile od masz miotłę? Najlepiej. Strefa. Za ile masz miotłę? Nie wiem, tu nie można budować. 300 matca, 300 matca masz. 200 matca, 150 matca masz. Ja! Nie! Ale to brutalny bastion. I chcesz wystrzelić się na rakiecie? Tam chodź. Nie musi być aż tak wysoko, po prostu ci tak bardziej w górę dam. Dawaj. A to tak powinno wyglądać? Dobra, chodź Vedo, dawaj. Nie no, to jest chyba kłodzie, nie wiem. Ciekawkę mam. Trzeba w lobby. Ja nie mogę z nim, widzowie. Ej, serio, nie troluję, to jak mam czkawkę taką. No ja nie wiem. Jak to widzowie słyszycie, to ja pomyślicie tak, on troluje, ale ja serio tak mam, ja się zaraz pożygam tu. Pano. Ty w miejscu stoisz? Ja nie, no ja nie troluję, to jest for real, ja nie wiem co się dzieje z moim ciałem. Jedź. No jedź. Nie wiem, ej dobra, nie wiem, mi się nie chce. No dobra. To 80 ma ten chłop. Dead? Leżę, kurde, mało mam. Ej, nie wiem gdzie on się. Ej, leci, ziomek. Do lewej, chłopy, 30, 60. Pleców. Nie, czemu ty wyszedłeś? Dobra, spoko, mam impulsy. Do next strefy najlepszą pozycję tu zajmiemy, nikt o tym nie wie, mamy tajne info od agencji. Kurwa, Dawida Czerwa. Menadżera. Miotłą. No my widzimy, ja gdzie jest strefa, no to wykorzystajmy. Wiem. 30 21 tak, biały, tak. Ja go dojeżdżam. Musimy też, ale mamy strefę, po chuj dojeżdżasz. Dobra, to ja go nie dojeżdżam. Nie dojeżdżę. Żartowałem. Chodźcie do strefy do mnie. Tu. Tyrolka. 36, krak, jeden w białą mapę. Ej, ja mam... Co oni mi tu lepią? Ej, my nie mamy maców tutaj, oni... Muszą do nas zaraz iść, musimy wytrzymać jak najdłużej, dobra? Trzymajcie tu jak najdłużej. No na kurwę cały czas, oni mają... Leci. 21. 31, 60, white! 30 white! Lecę! Zabijam go! Lecę do niego. Dobijam. On dobity już jest. Dobra, to ja sobie macy z niego zupełnie. Leci. Gdzie? Dwóch leci w tą stronę. Biało! Ej, jeden HP ten pod nami, dosłownie. Pod nami. Ej, dobra, ja mam 0, chilluję bombę. Ale ten pod nami miał 0, leci się pewnie. Nie wiem, jesteś ciekawy. Uciekam miotłą. Biało tu ma, biało. Ma biało jeden. Biało na pomocy. Mogę kogoś uleczyć ze mną, bo się będę leczył, chodźcie z pleszami. Idę. Nie, spoko, ja mam dobrą pozycję, jak od pleców walę tak naprawdę. Biało mam, leży. Leci jeden! Ja leżę też. Strzelaj. Tu strzelaj. Na mnie shorbek był, jak coś. Miotłą. Jak inę zaraz, jak trafi. Widziałeś, prawo! Za tobą, Kamil! Kolapsuję go!
Yes! Yes! Tak, wreszcie! Ja pierdolę, 2 godziny, 3, 4, 8. Widzowie, 2 godziny 42 minuty nam zajął ten challenge. Ja nie mogę, udało się, widzowie, tak. No. 3 godziny. No i Wedo, jak ocena klawiatury? Ja oceniam na 0 na 10. Słuchajcie, graliśmy 3 godziny Fortnite'a tego wina. Żeby kliknąć guzik, to muszę normalnie pięścią na niego nadepnąć. Masakra. Nadepnąć pięścią, proste. Także słuchajcie, lecimy do następnego challenge'u, a następnym challenge'em jest wygranie rankeda w Valorancie. Będziemy używać do tego klawiatury, którą widzicie teraz tutaj właśnie. Jest to klawiatura Tracer, która już nie ma połowy przycisków, ale ona jest taka pseudomechaniczna, ma z tyłu fajną taką konstrukcję metalową. I zobaczymy, jak będzie się na nie grało, na pewno o wiele lepiej niż na tym. Ej! Ta klawiaturka ma podświetlenie, patrzcie, 3 rodzaje, takie, takie, bez podświetlenia, czerwone i niebieskie. I znaleziono grę! Mapa Lotus, Ascen, nienawidzę tej mapy! Ej, daj klasika, Wedo. Ej, ja też chcę klasika, no, albo nie, bo ja gram Rainem. Ej, ta klawiatura jest za duża! Muszę ją jakoś tak bokiem. Na mida, Kamil. Dobra. Chodźcie na mida i na hedy, dobra. Dla pana ten? Oj. Nic nie widzę, chłopaki. Pamiętaj o tym, Loma, co Loma. Pamiętam. Kamila, nie wiem. Ej, ja jestem taki tragiczny, że ja nie wiem, ale strzelam jakoś. Jest to do prawej. Nice. Dostałem główkę. Nice. Ale jechanka. Widziałeś, Kamil, że mam nowego wandala w ogóle? Nie wiem, jestem nowy. Też? Ale... Też? Pożycz na chwilę wandala, Fazer, chcę go zobaczyć, tylko pokręcić. No daj go! Nie, bo mi nie oddasz. Oddam! A jak nie oddasz, to co? Będę zamiana? Dawaj, chodź. Tylko za tobą jest, szybko, robimy go bombę, dawaj. No oddawać to! No to wiadomo, ma twojego! Wandala. Nice, i on był... No. Gdzie? Market idzie. Tete, nice. Nice! Leży. Nice. Tu było dwóch ich było tu. Do prawej, z Jadzem grał jeden. Nice. Do lewej jest. Nice. O. Tu była. Ona tu nadal jest. Ja mam przegłos. Czekajcie. Sorem tego. Offset. Nie! To jest miło. Miło. Lewo. Nice. Tak. Dobra, nie dojeżdżacie, to yes! Folwaryry! Dolą petną. Head. Yo! Jeszcze. Yo! Nice. Podjechali byli my? Podjechali byli my? Nice, nie! Nice try. Nice. Dobra, nie zdążyłem, nie. Zdążyłeś. Kurde, 0,5. Ale wchodzą już? Wow! Głęboko. Dobra. Ej, jestem taki dobry, ale wy jesteście taki... Przepraszam was za to, że musieliście tego słuchać. Nie da się tak grać, przepraszam. Kona będzie rezować. Czepkę. Ciekło. Nice, GG, kolejny challenge zaliczony. Tym razem nie w 3 godziny, ale udało się w 44 minuty. Także słuchajcie, wyzwanie numer 4. Wygraj Wingmana w CS2. Będziemy do tego używać takiej klawiatury, która jest także bezprzewodowa. Jest to klawiatura od Kruxa. Mechaniczna, ja sobie ją podepnę raczej przewodową, bo ja nie mam w kompie możliwości podpiąć ją bezprzewodowo. Dobra, jesteśmy tutaj w CS-ie na tej klawiaturze. Bardzo fajna. Jak myślisz, jaką mapkę gramy na Wingmana, co? Myślę, Overpass, Vertigo, Inferno, Nuke? Nuke, bo... Ale Inferno jest nowe, gramy Inferno. No dobra, a my Inferno nie graliśmy z chłopakami? Nie, Inferno gramy nowe! Ej, jakie to... Ale co tak, kurde, fajnie. Kościół! Cicho, bo tu jest. To jest jeszcze rozgrzewka, ty wychiluj. Koniec meczu już! A co tobie popylasz? Co ty robisz mi? Zajeba ci bombę, gnoju! Dobra. Jademy lewo. Dikuj do prawej i jademy lewo szybko. No, patrzcie, jaka tu jest w ogóle wnęka duża. A co on... Co robi ten pak? Miał? To fazer leży. Ja też go... Dawaj go z kosy. A! On mnie wyjebało, widziałeś to, jak mnie wydupcyło!
Widziałeś mnie jak tak, tak, tak. Go. Nice. No i o, jest tam. Ale go wywaliło. Ja flashuję. Spoko, dali. Molo dali. Net? I ten będzie lewo, pewnie long. Kurde. Ja w ciebie prawie. Przestań. Przestań! Już widziałeś śmierć, co? No. A wiesz kim jest śmierć? Ja jestem śmiercią. Próbuję wandala. Kurde, mnie przestraszyłeś, śmieciu. Za molotowem jest. To jest DP. No no zabij, no zabij. O kurde, nie traf... Mega, jesteś zawodnik tego CS-a. Nie no, ale to jest ostra jechanka. Yo! Zaraz pan smokiem dostanę bana, ty. Daleko gdzieś strzelał. AWP-ka w wino, o biblioteka. Padza mu tapa. O kurde! Łatwy tapik, łatwy. Nice. Wytnij nice, tak, nice. Żeby był jeden tap tylko. Nice. Biblioteka. Padza mu tapa. O kurde! Łatwy tapik, łatwy. Nice. Chcesz mi dodać księżniczkę? Sorry. Full mleka dostałem. Ale bym cię wedał tak normalnie przytulił. Weszuję ci tu będzie, czekaj, ja... Przeciwnik z operatorem. Nice. Ranbus, chodź! Nie! Dobra, git. Nie wyszło. Nice! Spróbujmy teraz, dawaj. Dobra, dawaj. Hop. Co ty kurwa? O, pierwszy przypadek zarąbałem bombę. U mnie. Nice! Ej, ale oni się boją nas chyba, my jesteśmy za dobrzy. Z okna wypadłem, kurde. Matko bosko, ojciec poleciał. Ej, short już. O! Prawo, tu. Jest! Jaki jumpscare! Boom! Nice, GG! Challenge zaliczony teraz! Ostatni challenge będą, ostatni challenge, ostatnia klawiatura. To oceniam na bardzo fajną, naprawdę nie czułem różnicy pomiędzy tą a moją za bardzo. Jest bardzo dobra klawiatura, no ale teraz przejdziemy do, uwaga, jakiej? Także widzowie, ostatnia klawiatura jest to SteelSeries Apex Pro Mini. Klawiatura, która jest chyba najszybszą klawiaturą na świecie, o ile się nie mylę, tak? Ona ma 0,2 mm punktu aktywacji i gramy na nie ostatni challenge, który brzmi: wygraj 1-1 z Vedo w Valorant. Także od Veda zależy, czy dostaniecie klawiaturę. Final boss, widzowie, od Veda zależy, czy wygracie klawiaturę. Wy wiecie, że ja nic wam nie chcę dać, tak? Dlatego wygram to do zera. Tylko pamiętaj, Vedo, 100% tryhard grasz, 100% tryhard, to ale musi być uczciwy. Full tryhard, pamiętaj, 100% serio grasz, Vedo. Dobra, i mów jak jesteś gotowy, to ja opuszczę barierę. Gotowy? Gotowy jestem. Dobra. Kurde. Będziemy! Nic nie dostaniecie, kurde. Gramy do 5 wygranych, widzowie, gramy do 5 wygranych. Jest! Łańcuchy mnie tak wciągnęły w podłóżkę. 1-1, widzowie, walczymy o klawiaturkę. Jest! Nie! Tak, dobrze! Już wróciłem się. Aj, na emeryturę Vedo lecisz. Ej, ty trolujesz! Kurde. Dobra, ale nadal mamy przewagę, widzowie, 3-2. Ja walczę o waszą klawiaturę, Yo, widzowie, ale dobra, ale domina, nie, 4-2, widzowie, jedna runda i klawiatura dla was. Dobra. Dobrze, widzowie, Vedo pokonany 5 oczek. Wiecie, co to oznacza? Oznacza to konkurs na klawiaturę. Także słuchajcie, no nie ma to jak moja klawiatura. Żeby wygrać klawiaturę, którą widzicie na ekranie, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i napiszecie jakikolwiek komentarz. To tyle. Więc słuchajcie, śpieszcie się, szybko lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I co, Vedo? Jakieś słowa na pożegnanie dla widzów?